Ze mną szkoleniowiec AKS 5 Liceum Rzeszów, trener Artur Łoza. Trenerze, ciężki początek, trudny rywal. No chyba nie dało się z trudniejszym rozpocząć tego turnieju. No, prawdopodobnie tak. Tak to wygląda po obserwacji pierwszego dnia zawodów. Zawsze z Jastrzębskim Węglem się gra bardzo trudno. Do tej pory mieliśmy same dobre wspomnienia, wygrywając z nimi chociażby półfinał Mistrzostw Polskich Kadetów, ale to było 2 lata temu, inny skład osobowy u przeciwnika, inny skład u nas również, więc tutaj ciężko to tak, żeby porównywać jakieś tam zawody. Niemniej no, Jastrzębski Węgiel jest postrzegany jako główny kandydat do wygrania tej imprezy, więc na pewno nie najłatwiejszy, ale dla nas dobre przetarcie przed jutrzejszymi meczami o wszystko. Miejmy nadzieję, że przed dalszymi bojami. Patrząc z boku na to spotkanie, było widać przede wszystkim ogromną różnicę w warunkach. Jastrzębianie przede wszystkim mieli dużo wyższych zawodników i takich dużo silniej atakujących. No tak, ale samym wzrostem się nie wygrywa, bo prawdopodobnie Rosja by była mistrzem świata i galaktyki również. A mimo wszystko są zespoły, które z takim zespołem dają sobie radę i myśmy też próbowali innym sposobem grać. Przede wszystkim grać przeciwko Jastrzębskiemu Węglowi to jest, nie wolno sobie pozwolić na jakiekolwiek błędy, czyli zminimalizować ilość błędów własnych, grać perfekcyjną zagrywką i doskonałym przyjęciem. Wtedy jest szansa na to, żeby toczyć wyrównany bój, tak jak to robiliśmy w partii drugiej. Natomiast jeżeli któryś z tych elementów wymienionych szwankuje, no to w tym momencie zespół grający tak dobrze na wysokiej piłce właściwie jest nieuchwytny. Taki zimny prysznic w pierwszym spotkaniu może podziałać mobilizująco w kolejnym? Nie, my liczyliśmy się z tym, że jesteśmy, jak to się mówi, pod kreską. Nie mam co ukrywać, że też nie jesteśmy optymalnym składem, bo termin imprezy jest taki, jaki jest, więc tak naprawdę 2 szóstkowych graczy jest tutaj nieobecnych z różnych powodów, ale akceptujemy to. Z tego, co widzę, inne zespoły mają właściwie komplet graczy, więc musieliśmy no, pozmieniać samą filozofię naszej gry, sam sposób naszej gry, znaleźć taki sposób, który będzie maksymalnym utrudnieniem dla przeciwnika. Mam nadzieję, że w każdym następnym meczu będziemy ten nasz sposób, tą naszą filozofię jakoś w lepszy sposób, przede wszystkim skuteczniejszy prezentować i to jest nasze podstawowe zadanie. W dzisiejszym meczu bardzo wyróżniał się Michał Kowal, który świetnie zaserwował i był praktycznie takim liderem zespołu. To w nim upatruje pan taką największą gwiazdę drużyny, która w trudnych momentach weźmie na swoje barki trud wygrywania i całą tą grę? No tak, no dzisiaj rzeczywiście Michał rozegrał dobre zawody. Ale siła naszego zespołu to nie jest tylko Michał Kowal, wręcz powiedziałbym, że to jak grają pozostali gracze to jest taki sygnał, czy jesteśmy w dobrej dyspozycji, czy słabszej. Michał prezentuje stałą, równą, dobrą formę, więc jeżeli reszta się dopasuje do tego, no to wtedy jest szansa na toczenie wyrównanych bojów. Sam Michał nie poradzi. Nawet no szczególnie z takim zespołem, jaki w dniu dzisiejszym tutaj był, czyli z Jastrzębskim Węglem. Ale rzeczywiście rozegrał dobre zawody, pewne, tak jak to przystało na kapitana z klasą. W pierwszym secie zmienił pan rozgrywającego. Dość szybka ta decyzja. To było spowodowane słabą grą Jakuba Derenia, czy po prostu kontuzją jakąś? Jakuba Durskiego. Durskiego, przepraszam. Ale podobne nazwiska. Nie, po prostu nie. Kuba potrafi grać, ale nie wnosił dzisiaj nic, a żadnej pozytywnej energii. Tutaj tego nam brakowało, natomiast Mikołaj, mimo że jest młodszym graczem, tą energię dał, bardzo dobrą zagrywką, utrudniał, miał pomysł na grę taki, jak żeśmy sobie gdzieś tam zakładali, więc z tego powodu była ta zmiana. Zresztą to tak jest czasami, że gracz nie ma dnia po prostu i sądzę, że Kuba dzisiaj takiego dnia nie miał, ale liczę na to, że w następnych dniach pokaże jeszcze, że jest jednym z lepszych rozgrywających w Polsce na tej pozycji, w tym roczniku oczywiście. Dzięki wielkie, życzę powodzenia w następnych spotkaniach. Dziękuję.